To jest tak, jak ktoś kombinuje, podszywa się pod kogoś, podszywa się pod różne miejsca obce, udaje. No, no Mareczek to jest specjalista od tych takich różnych, tych, bo to ze szkoły specjalnej, to przecież on ciągle musiał kłamać, ciągle kogoś okłamywać, aż zdarzyło się tak, że matka oddała go właśnie do domu dziecka, no to, o czym my mówimy. Radio Conchita, Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i proszę być z nami. Proszę być z nami, koniecznie. Radio Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Która w tym roku odbędzie się 11 czerwca. Zapraszamy gorąco. Do zobaczenia. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, tańczy. Przede wszystkim Biblię czyta. Tańczy, 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 tańczy jego ciało. Godzinie 13:00 zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstańcie z mocy, Bóg nas zyma. Obudź się, Polsko ma. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z mocy, Bóg nam wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci, gdzie byś nas? Kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? A po niewierne wygnał w świat? I kto zatraci? Wykładowca m.in. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, nowy tydzień rozpoczął się, poniedziałek, zatem przed nami wiele, jak praktycznie każdego tygodnia, różnych wydarzeń, w tym także politycznych. Na koniec poprzedniego dowiedzieliśmy się z portalu w polityce.pl, że w IPN-ie miałyby być papiery na Adama Hadasza, a więc człowieka, który wiele razy był rozpoznawany pod krzyżem.
później uczestniczył w kampanii Bronisława Komorowskiego, był z nim widziany, widoczny, pojawiają się w internecie memy, bowiem Hadasz dawniej miał nazywać się Dobosz, miał donosić na kolegów w Jastrzębiu, gdy pracował na kopalni, no i pseudonim jego miałby być Matka, więc niektórzy żartują sobie właśnie również z tego pseudonimu. Co takie informacje, które no po 27 latach od roku 89, kiedy ta historia nam się toczy, kiedy widzimy różnego rodzaju decyzje decydentów, środowiska na przykład wokół byłego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, no i teraz niejakiego Adama Hadasza, również przytulającego się do Bronisława Komorowskiego, albo odwrotnie, Bronisława Komorowskiego przytulającego się do Adama Hadasza. Co one nam mówią tak naprawdę? Bo wydaje się, że ta sytuacja po tylu latach powinna już być jasna, czysta, klarowna, a okazuje się, że nie jest. Oczywiście sprawa jest złożona. Dotyczy wprawdzie jednej osoby, nie z samego świecznika życia politycznego, ale rozgrywanego przez różne osoby z pierwszych stron gazet. Ale na pewno sprawa nie jednostkowa, bo proszę sobie przypomnieć, że główna teza krytyków pewnego układu pookrągłostołowego, który nie dokonał dekomunizacji i pełnej lustracji, główna teza jest taka, że tato dziedzictwo PRL-u ciążyło i ciąży jeszcze, ale przede wszystkim ciążyło na III Rzeczpospolitej w sposób niepomierny, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę wymiar życia społecznego czy politycznego. Naturalnie najbardziej głośną sprawą ostatnio była sprawa Szafy Kiszczaka, a zarazem sprawa Lecha Wałęsy i dochodzenia do tego, jaka była jego przeszłość w latach 70. Ale rozwikłanie tej zagadki otworzyło nowe pytania, zwłaszcza pytania dotyczące, jaka była rola, albo inaczej, dlaczego Lech Wałęsa po 89 roku zachowywał się tak, a nie inaczej w polityce. Czy ta przeszłość, czy ta szafa symboliczna wpływała na jego decyzję? I teraz oczywiście to jest postać kluczowa, z pierwszych stron gazet, prezydent i tak dalej, ale takich ludzi różnorako uwikłanych w tę przeszłość jest co niemiara. I wydaje się, że przykład tego nieszczęśnika no, ilustruje w jakimś sensie nie tylko jego, powiedzmy, jakieś poplątanie charakterologiczne, bo pamiętajmy, jeśli ktoś tego typu prowokacje robił pod krzyżem na krakowskim przedmieściu, a z drugiej strony widać było, że to jest prowokacja, a nie jego działanie, powiedzmy, zgodne z intencją, jaką mogłoby to być opisywane, no to mamy do czynienia z jakimś takim bardzo charakterem poplątanym, a z drugiej strony widzimy, że niekoniecznie jest to działanie samodzielne, czyli to wiadomo jest, jak była rozgrywana katastrofa smoleńska, jak była kwestia krzyża na krakowskim przedmieściu rozgrywana, jak tutaj były uwikłane różne środowiska typu środowisko Janusza Polikota. Jeśli do tego nałożymy pewne powiązania ze służbami PRL-owskimi zadawnione, a będzie zadawnione pewne uzależnienia z tym w tym zakresie, no to nam to o wiele więcej mówi o tym zachowaniu, o zachowaniu tego człowieka. Ale z drugiej strony mówi nam to, czym III Rzeczpospolita była, że jest to brzemie komunizmu, postkomunizmu bardzo tutaj ciążyło i wciąż jeszcze ciąży, wciąż jest pewnym zadaniem dla obecnej władzy, dla obecnego pokolenia, żeby to, ten garb z Rzeczpospolitej zrzucić. No właśnie, bo to nie jest kwestia jakiegoś jednego człowieka tylko i wyłącznie, ale pewnego rodzaju systemu, a także różnego rodzaju oddziaływań, podejmowanych decyzji przecież przez te 27 lat, które później skutkują na życiu wewnętrznym ojczyzny, no i relacjach także międzynarodowych, bo pamiętajmy, że to, co jest w naszych szafach, to zapewne i dużo więcej jest w szafach poza granicami. No
co to jest ostatecznie, gdybyśmy tak chcieli skwitować to, o czym mówimy, jest kwestią niezależności Rzeczpospolitej oczywiście, bo im więcej ludzi aktywnych w życiu publicznym w jakimkolwiek aspekcie tego życia ma tego typu uwarunkowania i uzależnienia, tym jest gorzej dla zdrowia tego państwa, a zarazem do jego samodzielności. No to jest rzecz oczywista. Ktokolwiek ma takie narzędzia szantażu lub wpływu, absolutnie jest w stanie jakby manipulować biegiem wydarzeń, a ta manipulacja kończy się źle dla samego państwa. Został zaprzysiężony, to już drugi temat, który chciałbym na początku tygodnia poruszyć, nowy sędzia Grzegorz Trybunału Konstytucyjnego, Grzegorz Jędrejka. Pan prezydent podczas zaprzysiężenia mówił, niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego i to jest też o tyle ważna nominacja, że Trybunał Konstytucyjny jutro ma zebrać się w pełnym składzie. Pierwszy raz, odkąd jego prezesem została pani sędzia Julia Przyłębska i to ona ma przewodniczyć obradom Trybunału. Będzie także sędzią sprawozdawcą. Temu posiedzeniu zapewne będzie się wiele mediów i nie tylko przypatrywać, no bowiem są głosy w Trybunale Konstytucyjnym, że w Trybunale są problemy, że zdaniem niektórych sędziów Sąd Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej nie pracuje prawidłowo, że należałoby się nad sposobem procedowania zastanowić, że te sprawy też nie idą tak, jak miały iść, tylko są odkładane. Pani sędzia, zdaniem tych, którzy tak twierdzą, nie widzi potrzeby rozmowy i decyzje miałyby nie podlegać dyskusji, konsultacji. Czy Trybunał Konstytucyjny, pana zdaniem, będzie w dalszym ciągu istniał jako temat, czy też ta sprawa będzie rozwiązywana tak, jak rozwiązana być powinna? Czy Polacy będą znowu słyszeć o Trybunale? Wydaje się, że będą słyszeć. To nie za sprawą tego, co się wewnątrz Trybunału dzieje, chociaż tam, jak wiemy, są sędziowie z różnych nominacji poprzedniej ekipy i obecnej, więc na pewno wewnątrz łona tego Trybunału będą różne spory, ale wydaje się, czy różnice zdań, wydaje się to być nawet rzeczą naturalną i wcale nie dziwną. Natomiast kwestia jest taka, że widzimy, że Komisja Europejska, przynajmniej w osobie Timmermansa, jest specjalnie zorientowanego rzeczywiście w niuansach prawnych i konstytucyjnych Polski, chce tę sprawę grzać. Oczywiście jest pytanie, dlaczego, nie jest to kwestia wewnętrzna związana z kondycją samego Trybunału w moim przekonaniu, ale jest to jak gdyby konsekwencja pewnej układanki międzynarodowej i pragnienia jednak albo upokorzenia Polski, albo nawet ukarania, no bo wiadomym jest, że szczególnie dla środowisk lewicowych, a wydaje się, że Timmermans reprezentuje je w dużym stopniu, kwestia rządów prawicowych w Polsce jest kwestią na tyle nieakceptowalną, że cały czas się to dzieje. Druga rzecz taka, że tworzy się pewna nowa konfiguracja geopolityczna. Wielu bierze pod uwagę możliwość rozpadu Unii Europejskiej, a więc będą się tworzyć nowe konstelacje i tutaj Polskę starano by się zmarginalizować, bo wiemy o tym, że nawet jeśli na szczyt G20 będzie ona zaproszona, to odzyskuje swoją bardzo ważną pozycję podmiotową na arenie międzynarodowej po wizycie Angeli Merkel na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc toczy się pewna gra o Polskę. Natomiast już w tej chwili o wiele bardziej to, co się dzieje wewnętrznym życiem politycznym Polski, nawet tym opozycyjnym, czy w wydaniu prasowym, czy w wydaniu ściśle parlamentarnym, jest używane nieraz jako narzędzie tych wewnętrznych sił, a nie odwrotnie. Powiemy o tym, że wielokrotnie oceniano, że to polska opozycja animuje zewnętrzne ataki na Polskę, ale jest też odwrotnie. To zewnętrzne czynniki geopolityczne, które nie widzą podmiotowej pozycji dla Polski, używają w sposób cyniczny środowisk lewicowo-liberalnych po to, żeby animować pewne konflikty, a zarazem osłabiać całą państwowość polską i jej podmiotowość.
życiu dzieje. Natomiast drugi kontekst tego wszystkiego, to już tego nie jest nawet spór o Trybunał Konstytucyjny, on będzie tłem, ale jest spór o reformę polskiego sądownictwa. Doskonale wiemy, że przygotowany projekt zmian no jest oprotestowany przez te środowiska, nazwijmy, wymiaru sprawiedliwości czy z wymiaru sądowniczego i okupują się jak gdyby na różnych pozycjach, znaczy twierdząc, że niezależność sądów jest tak daleko posunięta, iż one same jak gdyby powinny się korporacyjnie tylko rządzić i nie ma możliwości zewnętrznego, czyli politycznego wpływu na bieg tego, co się w tych organach dzieje. W związku z czym jest taka wojna informacyjna. Rozgrzewanie Trybunału Konstytucyjnego jest po to, ażeby użyć tego do tej walki. Panie profesorze, wspomniał pan także o tym kontekście europejskim. Znamy sprawę Timmermansa, który tak jakby uwziął się na Polskę, a może reprezentuje jakieś interesy, jest tym, który właśnie ma krzyczeć i ciągle strofuje Polskę. Z drugiej strony kłopoty Martina Schulza, który przecież został szefem niedawno, został szefem SPD, został szefem SPD na kandydatem na kanclerza Niemiec. Okazało się, że teraz ma przewagę nad Angelą Merkel. Dwie kadencje był szefem Parlamentu Europejskiego. No nic się do niego nie przyklejało, no poza zachowaniem, poza również wobec Polski naturalnie, ale no nie było żadnych sensacji specjalnie wyjmowanych na światło dzienne z nim związanych. Teraz są. Dlaczego? Jest to dobre pytanie. Zresztą dzisiaj podejmowane przez portal Politycy.pl i nie tylko. Otóż wiemy o tym, że sam Schulz był, znaczy w ogóle ta sytuacja była antypolską przez Parlament Europejski inspirowana. Bezwzględnie obecny szef socjaldemokratów w Niemczech spełniał rolę Timmermansa, tylko jeszcze bardziej był w tym zapiekły. Natomiast w tej chwili jako kandydat na kanclerza Niemiec to nie może wypowiadać się tak niedyplomatycznie, bo według mnie strzelawca mogłoby szkodzić jego wizerunkowi, a dwa też relacjom polsko-niemieckim. Zresztą jeśli on by został kanclerzem, to sądzę, że te relacje by się mogły znacząco pogorszyć z wielu względów, również z powodów jego bardzo takiego ideologicznego podejścia do polityki. Jest to polityk radykalnie opowiadający się po stronie lewicowej. Natomiast druga rzecz to są te rzeczywiście skandale finansowe, które się pojawiają. Rzecz namienna, bo to się dopiero ujawniło w momencie, kiedy on przejawiał czy wyraził te ambicje polityczne i rzeczywiście to może być dokładnie odzwierciedlenie pewnej wewnętrznej walki niemieckiej, a zarazem ogólnoeuropejskiej. Otóż Angela Merkel została zdefiniowana przez środowiska euroentuzjastyczne jako ostatnia nadzieja dla rozpadającej się Unii. Po Brexicie te tendencje odśrodkowe są na tyle silne, że środowiska federacyjne naprawdę są przerażone każdymi zbliżającymi się wyborami, jak przed nami wybory we Francji, w Holandii, ale w krajach, gdzie ten ruch eurosceptyczny mocno narasta. Zresztą w samych Niemczech on jest już silny. W związku z czym wiadomo jest, że Angela Merkel ma pełną pozycję międzynarodową i pewną sprawność w tym zakresie. Sam Schulz jest kontrowersyjny. I prawdopodobnie te rzeczy, które są mu dzisiaj wyciągane, być może zupełnie prawdziwe, ale tak jak ojciec słusznie zauważył, dlaczego teraz, to są w tym kontekście. I pytanie jest, czy nie wyolbrzymiane, to już jest pytanie merytoryczne. Natomiast w sferze tej gierki politycznej ma to drugorzędne znaczenie. Chodzi nade wszystko o obniżenie jego poparcia, jego pozycji, bo wiadomo jest, że kiedy został tym szefem SPD, radykalnie poparcie dla partii, dla niego samego jako kandydata na kanclerza wzrosło. Ale to jest to doświadczenie, zresztą dziennikarze polscy to bardzo umiejętnie podchwycili, doświadcza pewnej presji, którą sam niedawno wywierał na
a tym przyczyn zupełnie. Także widzicie państwo. Bezsensownych czy bezpodstawnych. Linia mysia. Też takich argumentów używał, które po prostu były osobne merytoryczne nie do utrzymania. No jest to pewne. Linia mysia.